Witam Państwa bardzo serdecznie, nazywam się Andrzej Kobiałka, mam dzisiaj przyjemność zaprezentować Państwu materiał, który przygotowałem specjalnie dla rodziców, dla osób dorosłych odnośnie działań związanych z pewną problematyką, która niestety występuje w przestrzeni publicznej. Jest to swoisty apel, proszę Państwa, jeżeli chodzi o temat związany z problematyką przemocy. W dniu 30 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Sprzeciwu wobec Bicia Dzieci. Szanowni Państwo, nie jest to pusty slogan. Generalnie problem fizyczności, nadużywania swojej fizyczności jest, żeby o tym głośno mówić. W Polsce Światowy Dzień Sprzeciwu wobec Bicia Dzieci jest obchodzony od 2003 roku. Jest to problem nie tylko, proszę Państwa, negatywnych emocji, ale również tak samo popełnienia przestępstw, który reguluje ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ale również kodeks rodzinny i opiekuńczy. Szanowni Państwo, rzeczywiście sytuacja, w której się znajdujemy, jest sytuacją trudną. Nieraz zdarza się tak, że puszczają ludziom nerwy. I ta negatywna emocja gdzieś tam próbuje być odreagowana na dzieciach. Wynika to, proszę Państwa, z pewnych problemów natury emocjonalnej, pewnych problemów, które leżą bardziej w istocie ludzkiej. Bo strach, niepewność czy brak poczucia kontroli stanowi taki jakby zalążek do eskalacji agresji. Nieradzenie sobie z problemami nieraz skutkuje właśnie sytuacją trudną. Z perspektywy, proszę Państwa, rodzica uważam, że bicie dziecka jest wyrazem bezsilności, złości, ale frustracji tak samo. I to niekonstruktywne, proszę Państwa, rozwiązanie problemów nie prowadzą do niczego dobrego. Nie jest to na pewno, proszę Państwa, w żaden sposób edukacja czy wychowanie. W naszym społeczeństwie niestety pokutują przestarzałe stereotypy, pewne mity, które niestety bardzo mocno angażują nas, oczywiście w takim bardziej negatywnym kontekście. Kampania, która była realizowana, że słowa ranią przez całe życie, adresowana była przede wszystkim do rodziców, bo tutaj mowa jest, proszę Państwa, nie tylko o fizyczności, ale również tak samo o przemocy emocjonalnej, bo przecież przemoc werbalna, okazywanie dzieciom wulgaryzmów, pokazywanie w sposób na zasadzie wyzwisk, krzyków, pewnych epitetów stanowi, proszę Państwa, przemoc. Przemoc, która bardzo mocno rzutuje przede wszystkim w najmłodszych, czyli w nasze dzieci. To, co jest najbardziej, proszę Państwa, niepokojące, oprócz tych 72% informacji w badaniach ogólnopolskich, że dziecko doświadczyło jakichkolwiek form krzywdzenia, to proszę Państwa, że 41% przemocy dzieje się w naszych domach. I to jest, proszę Państwa, bardzo poważny problem, na który dzisiaj chciałem zwrócić uwagę. Zwłaszcza, że 30 kwietnia obchodzimy dzień i chcemy zasygnalizować i wpisać się bardzo mocno w tą datę. Jakie to ma konsekwencje? Proszę Państwa, bardzo poważne, jeżeli chodzi o konsekwencje długotrwałe, ale nie tylko, proszę Państwa. Dzieci idą w autodestrukcję, idą w zachowania ryzykowne, idą w grupy destrukcyjne. Także tutaj, proszę Państwa, nie tylko się okaleczają, ale tak samo inne rzeczy robią, które z perspektywy czasu rzutują na ich zachowanie, ale również tak samo na zdrowie i życie. Jak to zmienić? Nie ma, proszę Państwa, złotych środków. Natomiast to, co możemy zmienić to, co jest w nas. To, że mamy relacje, to, że potrząsamy tym workiem potrzeb i patrzymy na potrzeby przez pryzmat naszych dzieci, to, że jesteśmy wiarygodnymi dorosłymi, to, że mimo wszystko wyznaczamy granice, to wynika nawet z tego, że dzieci wołają o to, że one chcą, żeby te zasady były. To, że również te dzieci mają prawo do swoich prywatności, do bezpieczeństwa, do przynależności do rodziny, do akceptacji rodziców, do asertywnej komunikacji, ale najważniejsze, proszę Państwa, do szacunku i do miłości. Chciałbym zaprezentować krótki filmik, który nawiązuje do przemocy emocjonalnej. Proszę podejść do niego w sposób taki krytyczny, jeżeli chodzi o to, co się dzieje w przestrzeni między innymi rodzinnej. Jest już dorosły. Czeka na ważną rozmowę.
Dlaczego brak mu pewności siebie? Może dlatego, że jako dziecko uwierzył we wszystko, co usłyszał od ciebie. Kiedy potrzebował twojej akceptacji. Gdy bardzo się starał, ale mu nie wychodziło. Kiedy jedzenie znów okazało się świetną zabawą. Dokładnie w tej jednej chwili doświadcza tego, w jaki sposób jego pewność siebie i wiara we własne możliwości były budowane przez lata. Przemoc emocjonalną stosujemy wszyscy, często zupełnie nieświadomie. To pozornie niewinne żarty, mimochodem wypowiedziane słowa. Wystarczy chwila słabości, gorszy dzień, czasem bezsilność. Tylko świadomi rodzice wiedzą, że każde ich słowo lub zachowanie potrafi zmienić życie. Kiedyś twoje dziecko rozwinie skrzydła. Od ciebie zależy, czy będzie latać. Rozwiąż test na stronie www.rodziceprzyszłości.pl i bądź świadomym rodzicem. Proszę Państwa, o świadomość chodzi. Tak, zdarzają się sytuacje trudne, nie wiemy co robić, do kogo zwrócić się o pomoc. To co widzicie Państwo, to są ogólnopolskie telefony zaufania, które bezpośrednio dedykowane są rodzicom. Szanowni Państwo, również na naszym terenie funkcjonują instytucje, do których możemy zwrócić się o pomoc. Mówię tutaj o Centrum Usług Społecznych czy Ośrodek Interwencji Kryzysowej. Korzystajmy z pomocy specjalistów w sytuacjach trudnych. Dziękuję, proszę Państwa, za tą krótką uwagę. Myślę, że do zobaczenia.